Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku z przeglądu modów z The Sims 2. I dzisiaj, jak po tytule możecie zauważyć, będzie to przegląd modów ze strony TSR, czyli chyba jednej z najpopularniejszych stron, jeśli chodzi o mody do The Sims ogólnie, bo tam są mody do wszystkich części. I tak, z tą stroną jest taki problem, że nie jest łatwo tam coś znaleźć działającego. I nie jest łatwo znaleźć tam coś działającego do The Sims 2, tak to bym ujęła. Jest tego też masa. Każdego moda trzeba sprawdzić, czy ma mesza i tak dalej, bo po prostu kiedyś tak nie było, że się robiło moda od razu z meszem. Dlatego czasem trzeba wchodzić na osobną stronkę, ściągać tego mesza, potem ściągać tego moda. I potem już sam człowiek się gubi, co już ściągnął, a czego jeszcze nie ściągnął i czy już ma tego mesza, czy go nie ma. Więc to nie jest takie proste, żeby naprawdę... Uważam, że ja najbardziej nie lubię ściągać modów z TSR do The Sims 2. Bo prawie nigdy tego nie robię, szczerze mówiąc, bo tam jest za dużo z tym zachodu. Ale stwierdziłam, że okej, przejrzę tą stronę, będę sobie przeglądać po 50 stron, powiedzmy. Tak, bo tam jest ponad 6000 stron, także powodzenia. I zobaczcie, co udało mi się znaleźć po przejrzeniu właśnie tych 50 pierwszych stron na TSR z ubrań tylko dla dorosłych. I to są oczywiście takie ubrania, które mi tam wpadły w oko, prawda? To trzeba też to brać pod uwagę, że to jest według mojego gustu, tam było pewnie więcej rzeczy. No. Ale ja znalazłam sobie takie oto ciuszki. Niektóre już kiedyś miałam nawet. Także tak to się prezentuje. Taki zestawik pierwszy. Taka sukieneczka urocza. Tutaj taki komplecik też. Tutaj sweterek i fajne jeansy. Też mi się podoba bardzo. To już też kiedyś miałam. Też bardzo fajny komplecik. Taki powiększający mocno biust w ogóle i tyłek. Ten sweterek, też bardzo go lubię. Taka sukieneczka. I ta suknia to w ogóle tak mi wpadła w oko. Od razu mi się skojarzyła z Kassandrą, ćwir. Ale niestety, kurczę, tutaj są takie prześwity. Ale mam nadzieję, że to nie będzie przeszkadzało w rozgrywce. I ten komplecik uroczy, też na lato. Kolejna kiecucha. Z tego samego zestawu, co zresztą ta, tylko... Właśnie inne buty i tak dalej. To szczerze mówiąc mi się tak nie za bardzo podoba, bo to nie lubię takich bardzo, jakby to powiedzieć, przyklejonych do ciała kompletów, więc ja bym to od razu w ogóle usunęła, bo ja sobie od razu usuwam, żeby mieć z głowy. Jakby ktoś jeszcze tej metody nie znał, to właśnie jak sobie tutaj naciśniecie ten taki koszyk, możecie usunąć sobie moda z gry i w sumie to też mogę usunąć, bo mi się nie podoba. I wtedy mod wam znika i tyle. Tylko, że to jest trochę czasochłonne, bo to długo, no to chwilę trwa, zanim to się usunie. No i kolejny taki strój, który jest po prostu jakby namalowany na Simce, czego bardzo nie lubię w modach. Ale te stare mody właśnie mają to do siebie, że właśnie często są takie... Ich wykonanie jest takie właśnie płaskie. No, także no. Ale to jeszcze jest znośne, całkiem spoko. I to też. Chociaż jak to ściągałam, to myślałam, że to są... Że to jest zestaw ciuchów dla nastolatek, bo tak trochę wygląda. No ale cóż, widocznie nie. I coś takiego jeszcze mamy. To też takie słabe, powiedziałabym. I tutaj sukieneczka taka bardzo ładna. Taki strój. No mówię, to bardziej nie pasuje na nastolatkę niż dla dorosłej synki, ale no cóż. Coś takiego. O Boże, to też jest okropne po prostu. Nie, nie. No to jest jeszcze znośne, chociaż te spodenki tak... Ale zostawię. Jest coś takiego jeszcze i tutaj takie płaszczyki. Te czarne spoko, ale ten biały to po prostu jakaś porażka modowa. O, fajna kiecucha w sumie. To też może być. I ta... No, te kiecki są nawet spoko. Tak, i z tych wizytowych strojów... A, to jeszcze mam to.
coś nowego. Taka spoko sukienka. Te już widzieliśmy w codziennych. Tu jest jeszcze taka fajna sukieneczka na wizytowym. Bardzo mi się spodobała. No i tą też już widzieliśmy. Kilka bielizn. Coś takiego. Ja tak naprawdę wyciągnęłam więcej rzeczy, ale po prostu, no tak jak mówię, tam nigdy nic nie wiadomo, jeśli chodzi o te mody. Po prostu nie wszystko miało meszę i tak dalej, więc wyszło jak wyszło. Mamy jeszcze taką kurtkę zimową. Ten swyterek można nosić też jako strój wyjściowy. A tutaj w ogóle są męskie rzeczy. Ale okazuje się, że one są jednak damskie. I ja mam trochę takiego mindfucka. Więc wiecie, no cóż. Mam też kilka rzeczy dla nastolatek, więc może zmienimy się w nastolatkę. O właśnie. Też kilka takich sukienek. Boże, te buty są okropne. Po prostu buty psują wszystko, a sukienka jest całkiem fajna. I taka sukieneczka też jest. Myślę, że fajne są te sukienki. I ten zestaw też bardzo fajny, taki nastolatkowy. No i to było na tyle w sumie. Chyba dalej nic już nie ma, nie. No właśnie, więc tak. No i jeszcze coś dla facetów miałam. Parę rzeczy. O. Ale dosłownie kilka rzeczy. Coś takiego jeansowego. Taki zestawik. I taki podkoszulek z mięśniami. O, napakowany. Nice. No i zobaczcie, że tych kurtek męskich nie ma tutaj. Więc one jednak były przeznaczone dla kobiet. No, jestem trochę zdziwiona. No bo jednak, no zobaczcie jak to wygląda. No mi to pasuje na faceta. Zresztą chyba na obrazku też było to dla faceta, więc coś tutaj się w grze musiało nieźle pochrzanić. No ale okej, no cóż zrobić. Raczej moje simki tego nosić nie będą. W każdym razie, moi drodzy, te wszystkie mody, które tu widzicie, ja spakowałam i udostępniłam. Jeśli chcecie, możecie je pobrać. Stwierdziłam, że to będzie za dużo zachodu dla was i dla mnie, żebyście wchodzili w każdy link osobno i ściągali i męczyli się z tym, tak jak ja, przez 2 godziny, żeby ściągnąć te kilka modów. Więc jeśli coś się wam spodobało, ja wam to udostępnię, możecie sobie to pobrać po prostu i używać w grze. Tyle w temacie. No i cóż, ja wam dziękuję dzisiaj za uwagę. Będziemy się na pewno słyszeć jeszcze w kolejnych przeglądach, także trzymajcie się i pa pa!